Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Złota Myśl o Pokorze. Matko Najświętsza, Tobie dedykujemy ten cykl audycji. Prosimy Cię bardzo, uproś nam u dobrego Boga dar pokory, której tak bardzo potrzebujemy. Mistrzyni życia duchowego, módl się za nami. Kardynał Giovanni Opeci, biskup Perugii, przyszły papież Leon XIII. Do swych najmilszych synów, uczniów swego seminarium. Według powszechnego zdania świętych ojców Kościoła, pokora jest podstawą doskonałości chrześcijańskiej. Aby się stać wielkim, potrzeba zacząć od zniżenia się. Zamyślasz wznieść budynek cnót chrześcijańskich? Wiedz o tym, że jest on bardzo wysoki. Pamiętaj więc naprzód, abyś założył doń głęboki fundament pokory. Kto bowiem chce budować, zakłada najpierw fundament w stosunku do wysokości i masy budynku, który wznieść zamierzył. Otóż niniejsze dziełko, które wam, najmilsi synowie, ofiarujemy, nauczy was, jak się macie ćwiczyć w pokorze, to jest zakładać fundament chrześcijańskiej doskonałości. Patrzcież więc, jak wielkiej wagi jest ta cnota dla was, na których ciąży szczególna powinność wypełnienia pańskiego rozkazu, bądźcie więc tak doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Dlatego silne mamy przekonanie, że wam pożądany przynosimy podarek. Niechże on będzie nie tylko nowym zadatkiem miłości, którą ku wam pałamy, lecz także dzielnym środkiem ku zbawieniu dusz waszych, a to najważniejsza sprawa w życiu doczesnym. Jest też i inna pobudka nakłaniająca nas do tego pisma. Oto cel i koniec waszego powołania do stanu duchownego, który sobie obraliście. Zadaniem jego jest nie tylko wasze własne uświęcenie, ale także uświątobliwienie bliźnich. Jeżeli Królestwo Boże tymi samymi środkami szerzyć będziecie, których Chrystus Pan, żyjąc na ziemi, używał, a właśnie pokora była charakterystycznym znamieniem Jego. Nie zdołacie pokonać światowej pychy i w sercach wszystkich zaszczepić zaparcia się siebie i pokorę krzyża. A ponieważ Pan Jezus swoją naukę potwierdzał ustawicznie czynem, toż i wy zaraz na wstępie swego urzędowania za przykładem Jezusa będziecie zaznajomieni z praktyką pokory. Z tego niewyczerpanego źródła wszystkich cnót popłyną słowa pociechy, zachęty i gorliwości, które pobożnych w ich cnotliwym życiu pokrzepią, a zbłąkanych z manowców występku i zatracenia na drogę cnoty i zbawienia nawrócą. Niechże więc każdy z was, który z tej książeczki uczył się będzie, jakby od duchownego przewodnika, stanie się uległym uczniem praktyki pokory. Pomnijcie na to, moi drodzy synowie, że większej radości nie zdołacie nam sprawić nad te, jeżeli was ujrzymy pokornymi, cichymi i posłusznymi. Udzielając wam wszystkim w imię Pana naszego błogosławieństwa, spodziewamy się, że zawsze tacy zostaniecie, a życząc gorąco, abyście w duchu i w prawdzie byli tacy, jeszcze raz usilnie wam zalecamy, abyście za radami w tej książeczce zawartymi, według sił waszych w dalszym życiu postępowali.
kardynał Giovannio Pecci. Do czytelnika. Książeczka ta, prawdziwie złota, o ile nam wiadomo, po raz drugi ukazuje się w języku polskim, należy więc cośkolwiek o niej powiedzieć. Autorem jej jest Don Sans od Świętej Katarzyny, świątobliwy zakonnik, znany we Francji z różnych pism ascetycznych. Był on jednym z pierwszych generałów nowo zreformowanego w końcu XVI wieku zakonu cystersów we Francji i we Włoszech. Napisał tę książeczkę na pożytek duchowny swych podwładnych zakonnych, ale wkrótce wieść o niej przeszła mury klasztorne i, jeżeli nas pamięć nie myli, już w roku 1626 w Paryżu ogłoszona została po raz pierwszy drukiem. Przyjęta została przez wiernych ze świętym zapałem. Wydania jej jedno po drugim bez przerwy mnożyć się zaczęły, tak że do dziś można ich już więcej niż 100 naliczyć. To tak trwałe od 2 wieków przeszło i tak upowszechnione przyjęcie przez wiernych jest niemałym dowodem, że dusze pobożne prawdziwą z niej korzyść odnosić muszą. Przybyło jej jeszcze nowe i poważne świadectwo jej niezaprzeczonej wartości. Ojciec Święty, Leon XIII, kiedy był kardynałem, biskupem Perugii, wydał ją w języku włoskim i ofiarował uczniom swojego seminarium. W liście do nich, zamieszczonym na początku tego wydania, upomina ich, aby według przestróg i rad w tej książeczce objętych doskonalili się w praktyce pokory i aby później, zostawszy kapłanami, dopomagali powierzonym sobie duszom do ich uświęcenia i zbawienia, prowadząc je drogami pokory, dobrze już sobie znanymi. Po takich świadectwach nie wątpimy, że książeczka ta mile przyjęta zostanie, aby zaś wydała obfite za łaską Bożą owoce ku żywotowi wiecznemu, oddajemy ją w opiekę Przenajświętszej Matki Zbawiciela naszego, tej najpokorniejszej ze wszystkich stworzeń, jak ją nazywa święty Bernard. Niech nam jednak wolno będzie jeszcze jedną uwagę dodać od siebie, że to jest książeczka, którą nie dosyć raz i drugi odczytać, gdyż im częściej i im pobożniej ją odczytywać będziemy, tym nam się więcej podobać będzie i pobudzać nas nie przestanie do ponawiania szczerych aktów pokory, bez których ta błogosławiona cnota żadnym innym sposobem nabyć się nie da. Zaczerpnięte treści pochodzą z dzieła Złota książeczka o praktyce pokory. Pełną wersję dzieła i audiobook nabędziesz na stronie najejgłowie.pl.